Dzień dobry, witam publiczność w studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dziś zawodnicy walczyć będą o naszą główną nagrodę, czyli o 20 tysięcy złotych z takich tematów jak Tycjan, jego życie i twórczość, Bolesław Prus i trzeci temat to historia i kultura starożytnych Fenicjan. Zgodnie z naszym regulaminem wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi i wszystkie nagrody zostały zdeponowane u pana mecenasa Janusza Miki. Panie mecenasie, bardzo proszę o pytania z pierwszego tematu, czyli z Tycjana. Przewodniczącym jury, a więc osobą, która z pełnym obiektywizmem rozstrzyga wszelkie ewentualne kwestie sporne, jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Autorem pytań i głównym ekspertem jest pan Janusz Michałowski. Drugim ekspertem jest pani Hanna Kubaszewska. I trzecim ekspertem jest pani Irena Bal. Proszę państwa, grę z tego tematu rozpoczęliśmy parę miesięcy temu. Pojedynek zakończył się wtedy remisem. Tak więc dzisiaj pani Renata Gawryk i pan Ryszard Pieniążek spotykają się po raz drugi. Pani Renata przyjechała do nas z miejscowości, która się nazywa Drzycim. Ma pani wykształcenie średnie ogólne, a pan Ryszard Pieniążek przyjechałem z Krosna. Z Krosna, jestem inżynierem metalowcem, pracuję w fabryce Delphi w Krośnie. Dziękuję bardzo, proszę nałożyć słuchawki. Jeszcze chciałam wszystkim telewidzom przypomnieć, że jak drugi pojedynek, to jest równoznaczne z tym, że jest szansa, że oboje państwo zdobędą prawo do dalszej gry i następna szansa, że oboje państwo wygrają naszą główną nagrodę, a więc 20 tysięcy złotych. Pierwsza rzecz to sprawdzimy, czy państwo mnie słyszą. Tak? Panie Ryszardzie. Tak, słyszę. Czyli możemy zaczynać? Proszę bardzo. I pierwsze pytanie jest ilustrowane obrazem. Proszę popatrzeć na monitor i powiedzieć, jaką scenę przedstawia ta reprodukcja i gdzie znajduje się to dzieło Tycjana i odpowiada pani Renata. Jest to cud nowonarodzonego dziecka, jest to fresk ze Scuoli del Santo w Padwie. Bardzo dobra odpowiedź i pan Ryszard. Jest to fresk Tycjana, znajduje się w Padwie, przedstawia scenę tak zwany cud z nowonarodzonym albo z niemowlęciem. Tak, dziękuję bardzo. W roku 1572 sędziwy już artysta wypłacił pewnej dziewczynie 750 dukatów. Z jakiego powodu, panie Ryszardzie? Był to posag dla nieślubnej córki Tycjana. Bardzo dobra odpowiedź, pani Renata. Był to posag dla jego nieślubnej córki. Świetnie. Świadectwem muzycznych zainteresowań Tycjana było kupno i umieszczenie w swoim weneckim domu pewnego instrumentu muzycznego. Jaki to był instrument, pani Renato? Organy. Bardzo dobra odpowiedź, pan Ryszard. Były to organy. Dziękuję. I drugie pytanie związane z obrazem. Proszę popatrzeć i powiedzieć, z której kompozycji, namalowanej oczywiście przez Tycjana, pochodzi ten fragment. I odpowiada pierwszy pan Ryszard. Święty Hieronim. Obraz świętego Hieronima w galerii Brera. Z roku 1552. Wystarczy, dziękuję bardzo. I pani Renata. Jest to święty Hieronim z mediolańskiej Pinakoteki di Brera. Dziękuję bardzo. I w dalszym ciągu proszę patrzeć na monitor. Portret ten powstał w Augsburgu. Otyły mężczyzna nosił przydomek wspaniałomyślny, a w owym mieście znalazł się niezupełnie dobrowolnie. Kogo sportretował Tycjan i w jakich okolicznościach, pani Renata? Jest to Jan Fryderyk Wspaniałomyślny, był jeńcem Karola V. Dziękuję, dobra odpowiedź i pan Ryszard. Ta postać to przywódca Ligi Szmalkalskiej, jeniec Karola V, wzięty do niewoli po przegranej bitwie pod Milbergiem. Wspaniała, dokładna odpowiedź.
Dzięki pośrednictwu Pietra Aretino Tycjan został przedstawiony znanemu mecenasowi sztuki, królowi Francji, Franciszkowi I. Na przełomie lat 1538-1539 namalował jego portret. Oparty on był jednak nie na studium modela, lecz na innym dziele sztuki. Na jakim wzorze oparł się Tycjan, malując portret francuskiego władcy, i odpowiada pan Ryszard. Portret ten namalowany był na podstawie medalionu wykonanego przez Benvenuta Celliniego. Dziękuję, wystarczy mi i pani Renata. Na medalu Benvenuto Celliniego. Dziękuję. A teraz pytanie zaczyna się cytatem. Pierś wąska, nogi chude, oczy pod nabrzmiałymi powiekami miały zawsze wyraz niezadowolenia, jak gdyby żółć nadająca jego skórze oliwkowy odcień nawet tędy szukała ujścia. Wystającą brodę pokrywał skąpy, rdzawo-brązowy zarost. Do kogo, do jakiej ważnej postaci w dziejach Europy, która została sportretowana przez Tycjana, odnoszą się te słowa, i odpowiada pani Renata. Króla hiszpańskiego Filipa II. Tak, dobra odpowiedź. I pan Ryszard? Słowa te dotyczą arcyksięcia Filipa Habsburga, późniejszego sławnego Filipa II, władcy imperium, w którym nie zachodziło słońce. Dziękuję bardzo. I przed państwem kolejna ilustracja. Jest to górna część pewnej kompozycji. Kogo, jaką postać namalował Tycjan i co owa tak miło wyglądająca kobieta trzyma w ręku? Pan Ryszard. Są różne hipotezy co do interpretacyjne dotyczące tego obrazu. Pierwowzorem była Pomona, a ta postać trzyma głowę Jana Chrzciciela i to jest Salome. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. I pani Renata. Jest to, tytuł tego obrazu brzmi Dziewczyna z owocami na tacy, czyli na tej tacy są owoce. Po prostu. Pani Renato, na tym talerzu jest głowa świętego Jana Chrzciciela i była to Salome. Tak, tak. Jest taka druga wersja, tak. Nie zwróciłam uwagi. A więc pierwszy błąd, a ja czytam następne pytanie, które też jest ilustrowane obrazem. Jest to fragment obrazu oczywiście Tycjana. Z którego obrazu on pochodzi? Proszę podać albo tytuł, albo dokładnie określić temat. I odpowiada teraz pani Renata. Jest to mowa Alfonsa de Valoza, sprawa. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Ryszard? Na obrazku widzieliśmy tutaj fragment większej kompozycji. Tu akurat przedstawiono oficera z gwardii Alfonsa de Valoza. Obraz nosi tytuł Przemówienie Alfonsa de Valoza. Wspaniale, dokładnie. Dziękuję bardzo. Karola V. W połowie XVI wieku w środowisku weneckim Tycjan traci swoją wcześniejszą pozycję na rzecz dwóch malarzy o wiele młodszych od niego. Jak nazywali się ci dwaj weneccy malarze, panie Ryszardzie? Byli to urodzony w 1518 roku Tintoretto i 10 lat później Veronese. Wspaniale, dokładnie. I pani Renata? Tintoretto i Veronese. Dziękuję. I króciutki cytat. Kto pije i pić przestaje, ten nie wie, co znaczy pić. Ta żartobliwa maksyma wypisana w języku francuskim znajduje się na jednym z obrazów Tycjana. Jaki tytuł nosi ten obraz, pani Renata? Na Bachanaliach z Prado. Dziękuję, pan Ryszard. Nosi kilka tytułów. Bakanalie, Andrianie, Mieszkańcy Andros. Dziękuję bardzo. W Augsburgu, dokąd pojechał na zaproszenie cesarza Karola V, Tycjan portretował szereg osobistości zebranych tam z okazji obrad Reichstagu. Sam z kolei został sportretowany przez jednego z malarzy niemieckich. Jak brzmiało jego imię i nazwisko, pan Ryszard? Był to obok Holbeina i Dürera największy malarz niemiecki owych lat, Łukasz Kranach starszy. Dziękuję, dobra odpowiedź. I pani Renata? Łukasz Kranach. Dziękuję. Czytam państwu 13. pytanie. Jednym ze znanych obrazów Tycjana o tematyce sakralnej jest Madonna z królikiem. W obrazie tym oprócz Matki Boskiej i Dzieciątka występują jeszcze święty Jan Chrzciciel i postać kobiety. Proszę bliżej określić tę
osobę, pani Renata? Święta Katarzyna. Bardzo dobra odpowiedź, pan Ryszard. Zwykle jest interpretowana jako Święta Katarzyna. Bardzo dobra odpowiedź, dziękuję. W roku 1567 Tycjan ukończył obraz Męczeństwo świętego Wawrzyńca. Przy pracy nad tym obrazem pomagał mu sędziwemu artyście uczeń, który w przyszłości stał się wybitnym malarzem hiszpańskim. Jak nazywał się ten uczeń, pan Pieniążek? Domenico Teotocopoulos, El Greco. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pani Renata. El Greco. Dziękuję. Według proroctwa pewnego władcy miał zabić jego własny wnuk. Władca ów odseparował dlatego swoją córkę od jakichkolwiek kontaktów z mężczyznami. Przechytrzył go jednak Zeus, wynajdując wysoce oryginalną metodę zapłodnienia. Pomysł Zeusa Tycjan uwieczył w kilku obrazach. Był to zresztą temat chętnie podejmowany również przez innych artystów. O jaką scenę mitologiczną chodzi i jaki tytuł noszą obrazy Tycjana, ukazujące niezwykły podstęp Zeusa, odpowiada pani Renata. Chodzi o obrazy pod tytułem Danae, a chodziło o Złoty deszcz. Tak, wyśmienita odpowiedź. I pan Ryszard? Zwykle noszą tytuł Danae, z tym, że niektórzy dodają jeszcze Danae z Amorem, Danae ze Staruchą, Danae z Pieskiem, Danae. Tak, a jaki był ten niezwykły sposób? Chodziło o Złoty deszcz. Tak, dziękuję bardzo. Szesnaste pytanie. W Rzymie w początkach wieku XVI została odnaleziona rzeźba grecka grupa Laokoona. Zachwycali się nią zarówno Michał Anioł, jak i Rafael. Rzeźba ta znalazła też bezpośredni oddźwięk w twórczości Tycjana. Proszę powiedzieć, w jaki sposób owa grupa rzeźbiarska znalazła odbicie w twórczości rysunkowej Tycjana, pan Ryszard. Chodzi tutaj o sławne arcydzieło starożytne Atenodorosa, Agesandrosa i Polidorosa Laokoon. Rzeźba ta zainspirowała Tycjana. Po prostu Tycjan przygotował rysunek, z którego Niccolò Boldrini wykonał Laokoona małpiego w postaci małp. Dziękuję, dobra odpowiedź. I pani Renata. Tycjan zamiast postaci męskich namalował małpy. Tak, wyśmienicie. Panie Ryszardzie, ja się bardzo cieszę, że pan tak pięknie odpowiada, tylko zawsze się boję, że upłynie czas i ja nie usłyszę tej podstawowej odpowiedzi. Także wolałabym, żeby najpierw padła ta logiczna pierwsza odpowiedź, a wszystkie okoliczności w koło ewentualnie potem. Chlubą Galerii Drezdeńskiej jest obraz Tycjana Grosz Czynszowy. Na jakim tekście oparł się malarz? Proszę określić autora i tytuł dzieła, którego fragment ilustruje tycjanowskie płótno, odpowiada pani Renata. Może ja jeszcze raz to pytanie przeczytam, bo widzę, że zadumała się pani nad treścią. Chlubą Galerii Drezdeńskiej jest obraz Tycjana Grosz Czynszowy. Na jakim tekście oparł się malarz? Proszę określić autora i tytuł dzieła, którego fragment ilustruje tycjanowskie płótno. Proszę. Zadumałam się dlatego, że wiemy, że jest to według któregoś z ewangelistów, tylko nie jestem w tej chwili pewna. I będę w tej chwili strzelać, wydaje mi się, że według świętego Marka. Pan Ryszard? No oczywiście chodzi o Ewangelię według świętego Mateusza z Nowego Testamentu. Renatko. Diana. Według świętego Mateusz. A muszę pani powiedzieć, że było to już 17 pytanie. Żegnamy panią dużymi, dużymi brawami. Panie Ryszardzie, gratuluję. Bym się była bardzo cieszyła, gdyby oboje państwo zostali na swoich miejscach, no ale trudno, na tym polega gra. Przed panem drugi etap, 2500 można wygrać, 30 sekund jest na każdą odpowiedź. I pierwsze pytanie jest pana Janusza Michałowskiego. Przyjaciel artysty Pietro Aretino nazwał jeden z obrazów Tycjana najpiękniejszą rzeczą w Italii. Jaki to obraz?
Najczęściej to określenie padało z ust, bo kilkakrotnie w ten sposób wypowiadał się Aretino o tym obrazie, o męczeńskiej śmierci świętego Piotra Męczennika. Tak jest. W 1510 albo 11 wykonał Tycjan bezpośrednio na klockach cykl rysunków do drzeworytów. Proszę podać ich tytuł. Temat. Tryumf wiary. Tryumf wiary. W Galerii Narodowej w Londynie znajduje się portret młodego mężczyzny malowany przez Tycjana około 1511 roku. Proszę powiedzieć, kogo przedstawię. W starszych opracowaniach zwykle mówi się o portrecie Ariosta. Jest to prawdopodobnie, tak podaje Vasari i coraz większa liczba naukowców przychyla się do tego zdania, jest to prawdopodobnie szlachcic z rodziny Barbarigo lub mężczyzna w błękitnym stroju, bo i takie określenie się spotyka. Dziękuję bardzo. W zbiorach Galerii Drezdeńskiej jest znany obraz przedstawiający mężczyznę z palmą. Portret. Według jednych badaczy ma to być portret pewnego aptekarza. Inni znowu utrzymują, że jest to artysta-malarz i dokładnie określają jego nazwisko. No prawdopodobnie chodzi o Antonia Palmę. Tak jest, tak jest. Który ze znanych francuskich malarzy powiedział, i tutaj cytuję, tycjanowskie kurtyzany miałoby się ochotę popieścić. Auguste Renoir. Dobrze. Sam zresztą podobnie malujący. W latach 1508-1509 Tycjan pracuje wraz z Giorgione nad freskami fasad Fondaco dei Tedeschi. Jak powiada Vasari, po wizycie patrycjuszy w Fondaco, Giorgione obraził się na Tycjana. Proszę powiedzieć, dlaczego? Wyżej oceniono, według Vasariego, freski Tycjana, który tak. był podporządkowany. W tej pracy podlegał Giorgione i po prostu chodziło o ambicje artystyczne. Dziękuję. Jacopo Strada był jednym z pierwszych wielkich znawców i kolekcjonerów dzieł sztuki. Tycjan sportretował go w Wenecji, dokąd przyjechał tenże w sprawie zakupu antyków. Na stole, na tym portrecie, na stole leży list. Do kogo jest adresowany? Adresowany jest do Tycjana. Tak jest. Gdzie znajduje się jeden z najlepszych męskich portretów Tycjana? Ogólnie zwany portretem mężczyzny o turkusowych oczach albo portretem młodego Anglika. Galeria Palatina, Palazzo Pitti we Florencji. Tak jest. W 1548 Tycjan przebywał w Augsburgu. Namalował wtedy dwa portrety cesarza Karola V. Czym różnią się te dwa portrety? Różnią się diametralnie. Pierwszy z nich jest to portret cesarza wyruszającego w bój pod Milbergiem. Drugi, bardziej kameralny, przedstawia władcę już schorowanego, siedzącego na fotelu. Zdawałoby się, że już nurtują go myśli o abdykacji wcześniejszej. Dziękuję bardzo. Panie Ryszardzie, wspaniale pan odpowiadał. 2500 jest na pana koncie. Przed panem 5, który zestaw otwieramy. Pierwszy. Na pełną odpowiedź ma pan 2 minuty. Są 2 pytania. Czytam panu pierwsze pytanie. W lutym roku 1517 Tycjan wysłał pewnemu władcy rysunek balkonu z listem. Jeśli wasza dostojność nie czuje się ukontentowany, niech wtedy mną rozporządza, a ja wykonam inne rysunki, albowiem poświęciłem się ciałem i duszą aż do ostatniego tchnienia waszej dostojności. Nie znajduję innej radości jak ta, by wasza dostojność mną rozporządzał i uważał mnie za godnego, bym mu
służył. Jak nazywał się i gdzie panował u władca, któremu Tycjan posłał rysunek z tak dwornym listem? Tak brzmi pierwsze pytanie i czytam panu drugie pytanie. Triumviratem nazywano w Wenecji trójkę przyjaciół wspólnie bawiących się i biesiadujących, a także rozprawiających o sprawach sztuki. Jednym z uczestników tych spotkań był Tycjan. Proszę podać nazwiska pozostałych dwóch osób, a także określić, czym się oni zajmowali. Zaczynamy mierzyć czas. 2 minuty. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Tym władcą był książę Ferrary Alfonso I d'Este. Tak. Drugie. Oprócz Tycjana naturalnie triumvirat stanowili Pietro Bacci, znany jako Aretino, no i oczywiście Jacopo Tatti Sansovino, rzeźbiarz i architekt florencki. I oczywiście Pietro Bacci Aretino był pisarzem, poetą, sławnym w owym czasie literatem. A Sansovino? Sansovino, architekt i rzeźbiarz. A, przepraszam. Architekt i brawo, wygrał pan. I przed panem, panie Ryszardzie, 10 tysięcy, też 2 pytania, 2,5 minuty na pełną odpowiedź. Człowiek bynajmniej nieświętobliwy, pisarz Pietro Aretino, tak pisał o obrazie Tycjana. Takie miejsce, gdzie śpię, nie jest już komnatą pańską i światową, lecz przybytkiem świętym i gotowym w modlitwę zamienić rozkosze, a rozwiązłość w uczciwość. Dodam, że chodziło o kopię obrazu namalowanego dla cesarza Karola V, kopię, która wisiała w sypialni poety. Proszę podać tytuł obrazu Tycjana, który tak silne wrażenie wywarł na poecie. I czytam panu pytanie drugie. Jeden z portretów Tycjana skomponowany jest w sposób wysoce oryginalny. Sportretował kobietę zwróconą do widza, wspartą o płaskorzeźbę, która przedstawia inny profilowy wizerunek tej samej osoby. Wizerunek ten naśladuje antyczną rzeźbę. Pod jakim tytułem znany jest ten portret i gdzie, w jakim muzeum się znajduje? Mierzymy czas, 2,5 minuty. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Była to kopia Ecce Homo, namalowanego dla Karola V. Tak? Odpowiedź na pytanie drugie. Chodzi o obraz zatytułowany Słowenka, La Schiavona, tak, po włosku. W Londynie w Galerii Narodowej. Wspaniale. National Gallery. Pan się w ogóle nie zastanawiał nad żadną odpowiedzią. Po prostu no, ja kończyłam czytać, pan zaczynał odpowiadać. Panie Ryszardzie, finał. Pierwsze. Nie zdążyłam zapytać, czy pan w ogóle chce grać. Pierwsze pytanie, tak? Wypadałoby grać, tak. Pierwsze pytanie, tak. Proszę bardzo. Dwie minuty na pełną odpowiedź. Katalog Galerii Obrazów kardynała Borghese z roku 1613 wymienia płótno Tycjana pod tytułem Przyozdobiona i nieprzyzwoita piękność. Nieprzyozdobiona piękność. Jak brzmi przyjęty obecnie powszechnie znany tytuł tej kompozycji i gdzie znajduje się obecnie ten obraz? Zaczynamy mierzyć. Czas, 2 minuty. W Galerii Borghese w Rzymie. Jest to oczywiście Miłość ziemska i niebiańska. Brawo! Panie Ryszardzie, pamiętam z kariery pana, z pana życia, że był Goya. Tak. Bo był Canaletto. 7 cudów, Canaletto, Rafael Santi i finał z Vivaldiego. I finał z Vivaldiego. I pamiętam właśnie wtedy, jak pan wygrał z Vivaldiego, spytałam się pana, czy bardziej pan kocha sztukę, czy bardziej pan kocha muzykę. I o ile dobrze pamiętam, to pan wtedy powiedział, że całe życie marzyłem, żeby być wojskowym. Ja to powiedziałem ostatnio, może tak z przekory. Interesuje mnie historia kultury. Głównie historia kultury europejskiej. Od starożytności do współczesności. A skąd te marzenia o wojaczce? Bo sobie pomyślałam, tutaj taki romantyczny, sztuka, muzyka, tu nagle marzenia, żeby być Rambo. Może nie byłem Rambo, byłem oficerem wojsk pancernych. Czyli zrealizował pan swoje... Oficerem rezerwy.
To dawało pewien przedsmak. Tak. Ale jeszcze będę drążyła. Gdyby pan drugi raz maturę zdawał, to poszedłby pan do jakiejś wojskowej szkoły, czy jednak prędzej na Akademię Sztuk Pięknych? Ja myślę, czy na historię sztuki? Raczej podjąłbym studia uniwersyteckie zakresu europeistyki, historii kultury europejskiej. Ale nie byłaby to politechnika na pewno? Być może nie. Być może nie. Po doświadczeniach zawodowych być może nie. Panie Ryszardzie, czy gdyby mógł pan sobie kupić jakiś obraz Tycjana, to który by to był? A może w ogóle by nie był to obraz Tycjana? Sądzę, że nagroda Wielkiej Gry, nie wiem, czy wystarczyła. No na pewno nie, to zapewniam, że nie. Sądzę, że intrygujące są pejzaże Tycjana, bardzo mało znane, bez sztafażu ludzkiego. Znajdują się, co do autorstwa Tycjana, są rozbieżności wśród ekspertów. A widział jeden pan z nich znajduje, tylko na reprodukcji, jeden z nich znajduje się w zamku Windsor, królowej angielskiej. To nic prostszego. Tylko pojechać do Anglii. I jeszcze ostatnie pytanie. Jest takie obiegowe powiedzenie, tycjanowskie włosy. Czy podobają się panu kobiety, które mają tycjanowskie włosy? Są to włosy rudo, no, blond, rude. Złociste. No właśnie, czy się podobają? Na pewno atrakcyjne. Atrakcyjne. Więc jeszcze raz serdecznie gratuluję. Życzę, żeby na drodze pana życia stanęła kobieta o tycjanowskich włosach. Dziękuję. A pana mecenasa proszę o nagrodę. Gratuluję. Proszę przyjąć naszą nagrodę, 20 tysięcy złotych. I jeszcze raz duże brawa dla pana. Proszę państwa, kolejne minuty Wielkiej Gry poświęcimy życiu i twórczości Bolesława Prusa, a pana mecenasa Janusza Mikę proszę o pytanie. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Drugim ekspertem jest pani profesor Ewa Ichnatowicz. I trzecim ekspertem jest pan profesor Mieczysław Dąbrowski. A do gry zapraszam kolejną parę zawodników. Jest to pani Marianna Zachorz i pan Grzegorz Lisowski. Proszę bardzo. Pani Marianna napisała w swojej ankiecie, że jest pani emerytowaną nauczycielką. Można wiedzieć, gdzie i czego pani uczyła? Uczyłam w szkole masowej i w szkole specjalnej podstawowej. Uczyłam wychowania fizycznego, a wcześniej matematyki, fizyki, prawie że wszystkich przedmiotów. Dziękuję bardzo i pana Grzegorza też proszę, żeby się sam przedstawił. Ja do niedawna pracowałem jako lektor języka angielskiego, a aktualnie nie pracuję nigdzie. To w zasadzie. Dziękuję, proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. 20 sekund, słychać mnie? Tak. Słychać. 20 sekund jest na każdą odpowiedź. Przegrywa ten, kto pierwszy popełni dwa błędy. Mogę czytać pierwsze pytanie? Proszę bardzo. Pierwsze pytanie jest bardzo łatwe, takie pierwsze na rozluźnienie tremy i napięcia. Jaki napis widnieje na grobie Prusa na warszawskich Powązkach, pani Marianna? Serce, serc. Bardzo dobra odpowiedź, pan Grzegorz. Serce, serc. Dziękuję. Pod jakim pseudonimem rozpoczął Aleksander Gładzki twórczość dziennikarską, pan Grzegorz? Twórczość dziennikarską? Tak. Bolesław Prus. Pod jakim pseudonimem, pyta? Aleksander Głowacki. Twórczość dziennikarską rozpoczął pod własnym nazwiskiem. Pani Marianna? Bolesław Prus. Oddaję głos panu. No niestety, obie odpowiedzi są błędne. Pierwszy raz, zanim jeszcze zaczął używać pseudonimu, bo o pseudonimie tu była mowa, także w ogóle odpada sprawa Aleksandra Głowackiego.
To był pseudonim Jan Woleju, młody wówczas człowiek, nadesłał korespondencję Siedlec do Kuriera Niedzielnego. Ale to nie jeszcze dziennikarz był. No właśnie, mnie zmyliło dlatego, bo to były utwory poetyckie w zasadzie. Tak, to nie był dziennikarz jeszcze. To były i korespondencje siedleckie, i wiersze. Więc nie tylko utwory poetyckie. Czyli niestety mają państwo korespondent terenowy, prawda? Tak to można określić. Czytam kolejne pytanie. Józef Ślimak, bohater placówki, jest ojcem dwóch synów, 13-letniego i 8-letniego. Jakie imiona noszą Ślimakowi synowie, pani Marianno? Jędrek i Stanisław. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Grzegorz? Stasiek i Jędrek. Dziękuję. Wokulski przez podstawionych licytantów i na nazwisko Szlagbauma nabył dla ratowania finansów Łęckich ich kamienicę. Za jaką cenę poszła ona na licytacji? Odpowiada pan Grzegorz. 90 tysięcy rubli. Bardzo dobra odpowiedź. I pani Marianna. 90 tysięcy rubli. Bardzo dobra odpowiedź. W jakim piśmie Prus publikował pierwodruk Faraona, pani Marianna? Pierwodruk? Tak. Tygodniku ilustrowanym. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pan Grzegorz. W tygodniku ilustrowanym. Dziękuję. A teraz proszę powiedzieć, jakie imię nosił syn Ramzesa i Sary w powieści Faraon i kto stał się sprawcą jego śmierci? Pan Lisowski. Nosił imię Izaak. A sprawcą jego śmierci był Grek Likon. Izaak to, znaczy pierwotnie ma nazywać się Seti, ale w wyniku spisku... Dobrze, dziękuję. Wystarczy, pani Marianna. Seti, aż sprawcą był Grek Likon. Dziękuję. Za Kamy. Dziękuję. Znany artykuł teoretyczny Prusa, który dotyczył teorii powieści i zatytułowany był Słówko o krytyce pozytywnej, był odpowiedzią na mocno krytyczną ocenę jego własnej twórczości. Ocenę tę ogłosił słynny ówczesny krytyk i publicysta. Proszę podać jego imię i nazwisko, pani Marianna. Aleksander Świętochowski. Bardzo dobra odpowiedź, pan Grzegorz. Aleksander Świętochowski. Dziękuję. W roku 1878 w jednej z kronik tygodniowych Prus wykpiwał reakcję młodej publiczności warszawskiej na odczycie Spasowicza o Wincentym Polu. I jakie były konsekwencje tego felietonu, panie Grzegorzu? Został czynnie napadnięty przed swoim domem przez grupę młodzieży. Dziękuję, dobra odpowiedź, pani Marianna. Został zaatakowany przez studentów na ulicy Twardej na Placu Grzybowskim. Wystarczy, dziękuję. Prus od roku 1891 uprawiał pewien sport i zapisał się nawet do klubu. O jaki sport chodzi? Jak brzmiała nazwa tego klubu, pani Marianna? To był warszawski klub cyklistów i on należał do... był cyklisto-rowerzysto. Tak, dobra odpowiedź. Dziękuję, pan Grzegorz. To była jazda na rowerze, czyli kolarstwo, a zapisał się do Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Ja myślę, że... Tak? Że... Dobrze, dziękuję bardzo. Warszawski klub, Warszawskie Towarzystwo, nie wiem. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Jeden ze swoich krótkich utworów, nazwanych w pierwodruku bajkami, poświęcił Prus mitycznej parze greckich przyjaciół. Ich imionami zatytułował ten tekst. Jak zowią się ci przyjaciele, pan Grzegorz? Orestes i Pylades. Bardzo dobra odpowiedź. I pani Marianna. Orestes i Pylades. Dziękuję. Piękna kama, która była narzędziem w rękach Fenicjan i Asyryjczyków spiskujących przeciwko bohaterowi powieści Faraon, została oficjalną nałożnicą Ramzesa dopiero po zwolnieniu jej przez kapłanów ze ślubów czystości. Jakiego kultu, jakiego bóstwa kapłanką była kama, pani Marianna? Asteres, Asteroch, bóstwa była kapłanką bogini Asteroch. Tak. Czyli tak, coś tak... Astoret albo Astarte. Tak. Pan Grzegorz? Była kapłanką Astoret. Dobra odpowiedź, dziękuję.
A teraz proszę powiedzieć, jaki był pierwotny tytuł powieści Anielka, panie Grzegorzu? Chybiona powieść. Wspaniała odpowiedź i pani Marianna. Chybiona powieść. Dziękuję bardzo. W rozmowie Deklewskiego-Szprota i Węgrowicza w Lalce mowa jest o Wokulskim, że gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy. O czym w ten sposób rozmawiają panowie, odpowiada pani Marianna. Po prostu w piwnicy Hopfera wówczas był Wokulski subiektem i właśnie podawał mu piwo. O czym rozmawiali? Aha, jeszcze raz proszę powtórzyć pytanie. To obojgu państwu jeszcze raz to pytanie czytam. W rozmowie Deklewskiego, Szprota i Węgrowicza w Lalce mowa jest o Wokulskim, że gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy. O czym w ten sposób rozmawiają panowie, pani Marianno? O przyszłości jego sklepu i o nim samym. Pan Grzegorz? Chodzi o powstanie styczniowe. Tak, i to jest dobra odpowiedź. Pani Marianno, o powstaniu styczniowym. O Jezu. Bardzo mi przykro, ale to był drugi błąd, pani Marianno. Przykro mi też. Mnie też. Jezu, ja to debiut jestem. Po prostu pytanie nie mogą się skojarzyć. Panie Grzegorzu, a przed panem drugi etap? Można wygrać 2,5, 30 sekund na każdą odpowiedź i wolno panu na dwa pytania w ogóle nie udzielić żadnej odpowiedzi. Pierwsze pytanie jest pana profesora Makowieckiego. Po ukończeniu Faraona w roku 1895 Prus podjął bardzo dawno już projektowaną, większą podróż za granicę, bo w ogóle niezbyt chętnie jeździł po świecie. I w czasie tej podróży odwiedził aż 7 różnych dużych miast europejskich. Proszę wymienić co najmniej 4 z tych miast. Jest na pewno Berlin, na końcu był Paryż, po drodze również Drezno, Norymberga, Stuttgart. Tak. W placówce kulminacją niepowodzeń Ślimaka jest pożar w jego zagrodzie spowodowany podpaleniem. Proszę powiedzieć, dlaczego Zośka podpaliła chałupę Ślimaka? Jak to motywowała? No, obwiniała go o śmierć, o pośrednie spowodowanie śmierci jej dziecka. Z zemsty, tak. No właśnie. Proszę pana, w czasach studenckich, w czasie ostatecznej bryndzy, kiedy ani Aleksander Głowacki, wówczas jeszcze, ani jego koledzy ze stacji nie mieli grosza przy duszy, w pokoju było zimno, głodno, zjawił się nagle listonosz, wówczas nazywany Bryftrygierem, z wiadomością, że ma dla Aleksandra Głowackiego 20 rubli z Nowej Aleksandrii. Proszę powiedzieć, co za miasto kryło się pod tą nazwą i od kogo pochodziła przesyłka? Nową Aleksandrią wówczas zwano Puławy, a przesyłka pochodziła od wuja Aleksandra Głowackiego, od Jakuba Cymana. Bardzo dobrze. Jedna z postaci emancypantek, panna Clara Howard, wojująca emancypantka, manifestuje pogardę dla mężczyzn do czasu, aż znajdzie się wreszcie konkurent do jej staropanińskiej ręki. I wówczas rezygnuje z owych antymęskich przekonań. Jakie nazwisko nosi od ślubu dotychczasowa przeciwniczka tego rodzaju związków? Od ślubu jest to pani Mydełko. Tak. Dziękuję. Jak się nazywała organizacja związana z Lwowską Politechniką, która powołała Prusa na swego członka honorowego? Nie przypominam sobie akurat, jeśli chodzi o Lwowską Politechnikę, nic mi nie przychodzi do głowy. Studencka organizacja. Czyli pierwszy błąd, panie Grzegorz. Towarzystwo Bratniej Pomocy. Tak,
i pan bratniakiem profesor. Zwany przez długie Proszę lata. Pana, Prus mówił o sobie, że w sprawach teatru ma tępy umysł i nieczułe serce. To jego własne słowa. Ale troje artystów sceny zrobiło na nim bardzo wielkie wrażenie. Proszę wymienić przynajmniej dwa nazwiska tych artystów. Myślę, że można powiedzieć o Helenie Modrzejewskiej i również Wanda Barszczewska, której ofiarował egzemplarz dzieci. No i myślę, że chodzi również o francuską aktorkę Sarę Bernard. Tak, chyba możemy to zrobić. Tak, dwa nazwiska zostały wyjechane. Sara Modrzejewska. W 1874 roku ukazał się taki tom Prusa, bardzo niejednorodny gatunkowo. Gromadził bowiem i felietony, i humoreski, i małe formy prozatorskie, a nawet wiersze, co u niego rzadkie, ogłaszane przedtem w warszawskich czasopismach. Proszę podać dokładne i pełne brzmienie tytułu tego dziwacznego i niejednorodnego tomu. To i owo właściwie, zaś ani to, ani owo, czyli 48 pieśni dla pełnoletnich dzieci. Tak, powiastek, 48 powiastek, ale to jest... I pani profesor Ichnatowicz. Powieść Pałac i Rudera została przerobiona na scenę i jako sztuka zyskała spore powodzenie. Proszę powiedzieć, który teatr wystawił tą sztukę w Warszawie w roku 1889? Sztukę to wystawiła Trupa Poznańska, a odbywało się to w Teatrze Wodewil. Tak jest. Ostatnie pytanie. Proszę pana, Prus był bardzo wysoko ceniony przez współczesnych, ale od kolegów po piórze, po fachu, doznał też wielu upokorzeń. Wziął za to swego rodzaju odwet w literaturze, mianowicie w takiej noweli Nawrócony. Pan Łukasz, przypomina pan sobie, ma sen o piekle, w którym między innymi znajdują się redaktorzy pism i recenzenci teatralni. Proszę powiedzieć, czym się oni tam zajmują? Zajmują się ciągłym omawianiem jakichś bezsensownych spraw, z których nic nie wynika w zasadzie. No, ja pytałem o dwie kategorie osób, to znaczy redaktorów pism i recenzentów teatralnych. Proszę doprecyzować swoją odpowiedź. Aha. Więc chodzi o to, że... Ona jest zabawna. Recenzenci są po prostu odwrócone role i dawne ofiary piszą niepochlebne recenzje o... Bardzo dobrze, tak. A redaktorzy? A redaktorzy muszą czytać osoby. Jest to dobra odpowiedź, panie profesorze? Niekoniecznie. Nie całkiem. Nie całkiem. Redaktorzy dmuchają w wielkie samowary, w których woda za nic nie chce się zagotować. To ale jest... panie Grzegorzu, wolno było panu popełnić dwa błędy i był to drugi błąd. To była zabawa. To już nie zmienia. Podjechały pytania za 5000. Który zestaw pan sobie wybierze? Zestaw pierwszy. Zestaw pierwszy. Dwa pytania i dwie pełne minuty na odpowiedź. Prus swoją wieloletnią pracę dziennikarską sam określał niezbyt pochlebnie pracą parobczą. Uprawiał ją głównie z powodów materialnych prawie przez całe swoje pisarskie życie. Swoje felietony, zatytułowane Kronika Tygodniowa, przez wiele lat ogłaszał aż w 5 dziennikach i tygodnikach warszawskich. Głównie w Kurierze Warszawskim, Kurierze Codziennym i Tygodniku Ilustrowanym. Proszę podać pozostałe 2 tytuły czasopism. I czytam panu drugie pytanie. Jakim argumentem Madzia Brzeska z Emancypantek w Iksinowie odpiera z oburzeniem domysł, że para objazdowych aktorów pozostaje w nieślubnym związku i sypia w jednym pokoju. Mierzymy czas, 2 minuty. Jeśli chodzi o pytanie drugie, to tym argumentem Maci Brzeskiej jest to, że w tym pokoju jest tylko jedno łóżko. Tak. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to na pewno drukował kroniki tygodniowe w Gońcu porannym i wieczornym. I? Jeśli chodzi o drugie pismo...
Chodzi o nowiny. Tak. Proszę sobie wziąć teraz kopertę z pytaniami za 10. I tym razem ma pan na odpowiedź 2,5 minuty. W odróżnieniu od zapalonego globtrotera Henryka Sienkiewicza, Bolesław Prus rzadko wyjeżdżał poza granice przedzaborowej Polski. W roku 1881 podjął swoją pierwszą podróż tego rodzaju. Do którego miasta europejskiego udał się wtedy i jaki był cel tego wyjazdu? Proszę powiedzieć dokładnie. I pytanie drugie. Kto i w jakich okolicznościach w lalce nazywa Rzeckiego osiwiałym w rozpuście? Mierzymy czas, 2,5 minuty. Jeśli chodzi o drugie pytanie, tak, nazywa Rzeckiego baronowa Krzeszowska. Tak. A w pytaniu pierwszym chodzi o jego podróż do Wiednia, a udał się tam na Międzynarodowy Kongres Literacki. Brawo, wspaniała osoba. Z radością komunikuję, że jest pan w finale. Przed panem pytania za 20 tysięcy. Proszę sobie wybrać jedno. Zestaw pytanie pierwsze. Pytanie pierwsze. Tak jak pan pieniążek. I na pełną odpowiedź będzie pan miał 2 minuty. W powieści Emancypantki, Wiksinowie, pojawia się dziwna figura. Jest to mężczyzna, który przedstawia się sam jako fortepianista, wiolonczelista, profesor deklamacji i głośny w swoim czasie poeta. Jak brzmi nazwisko i pseudonim artystyczny tego pana? Mierzymy czas, 2 minuty. Jest to Franciszek Kopenstetter, czyli Sataniello. Brawo! Panie Grzegorzu, czy lubił pan już Prusa w szkole, czy dopiero dorosły Grzegorz go polubił? No właśnie, w szkole nie bardzo. Raczej szkoła zniechęciła mnie do Prusa. I dopiero kilka lat temu, kiedy sięgnąłem przypadkowo dość do nowel, okazało się, że to jest naprawdę... A który z utworów Prusa naprawdę się panu nie podoba? I nie mógł pan się przemóc, żeby przed wielką grą to przeczytać? Czy jest w ogóle taki? W zasadzie chyba nie było takiego utworu. Wszystko się panu podoba? Wszystko to, co czytałem, bo nie czytałem wszystkiego oczywiście. Teraz nie proszę się nie przyznawać. Panie Grzegorzu, pan profesor uznał za jedno z trudniejszych pytań finałowych. Takie pytanie, to było, że w Warszawie w 1901 roku został wystawiony pewien dramat i po pobycie na tym przedstawieniu Prus napisał, że czuł się tak, jakby go ktoś mu deptał po nogach, wylewał wodę za kołnierz, szarpał za włosy. O jaki tu dramat chodzi? No, oczywiście Przybyszewskiego Złote Runo. No widzi pan, nawet dzisiaj panu nie było potrzebne szczęście, bo po prostu pan zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Panie mecenasie, bardzo proszę o nagrodę. 20 tysięcy złotych jest dla pana. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Żeby jak najwięcej radości. Proszę państwa, niestety gry z trzeciego tematu nie mogę rozpocząć, bo czas antenowy Wielkiej Gry już się skończył. Natomiast w następnym programie przedstawię państwu zawodników, którzy odpowiadać będą z takich tematów jak car Mikołaj II i jego czasy, Fiodor Dostojewski, jego życie i twórczość i trzeci temat to muzyka rockowa lat 60. i 70. Jak zwykle serdecznie państwa zapraszam. Będzie mi bardzo miło spotkać się z państwem, a zatem do zobaczenia za 2 tygodnie. Thank you.